Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Podhalu. Odwiedzamy wyjątkową propagatorkę tego regionu. Kierpce na obcasie czy ręcznie haftowane dżinsy to właśnie jej sprawka. Aneta Larysa Knap, jak to góralka, z temperamentem wkroczyła na modowy rynek. Niebanalne pomysły na elementy ludowości w szafach zawróciły Polakom w głowach i sprawiły, że połączenie tradycji z nowoczesnością zyskało inny wymiar. Kilkanaście lat temu weszłaś z impetem na rynek z kierpcami na obcasie. Jak górale na to zareagowali? No, takim lekkim szokiem, tak to muszę nazwać, bo nagle się wydarzyło coś, o czym no, nie było do tej pory w ogóle pojęcia. Folk od zawsze Ciebie inspirował. Jak się zmieniło Twoje spojrzenie na folk przez lata? Powiem Ci coś, co Cię rozbawi wręcz. Ja nigdy nie miałam na sobie stroju góralskiego. Mieszkam na Podhalu od dziecka. Gdzieś ten folk był dookoła, ale ja go kompletnie nie widziałam. Ja go nie dostrzegałam do momentu, kiedy poszłam na studia projektowania ubioru. Jako świeży projektant szukałam swojego własnego stylu i pewnego dnia po prostu poczułam inspirację. Jak się rozwijała Twoja twórczość, jak powstawały Twoje kolekcje, bo potem dżinsy z parzenicami, prawda, które także cieszą się ogromnym powodzeniem w Polsce, w całym kraju. Pierwsze takie projekty, które powstały, które były w ogóle przełamaniem tego folkloru, tej góralszczyzny, to były właśnie kierpce na obcasie i dżinsy haftowane w parzenice. Do tego gdzieś tam ciągle wracam, bo to były same początki, ale ogółem idea tego, co zaczęłam tworzyć, to było stworzenie stroju, który odpowiada mojemu stylowi, ale ma elementy folkloru. Aneta Larysa Knap to nie tylko projektantka mody, ale także organizator największego w Polsce pokazu mody folkowej Polki Folki. Jak tworzysz swoje kolekcje? Ile kolekcji w ciągu roku tworzysz? Jak to wygląda? Tworzę bardzo impulsywnie. To są takie przemyślenia, szybkie myśli, takie szybkie szkice. Kolorystyka dla mnie jest bardzo istotna. Tematyka. Jest to zawsze związane z jakimś tematem, z jakąś myślą przewodnią, którą zazwyczaj kształtuję i pokazuję premierowo podczas Polki Folki, który też tworzę. To jest takie święto dla osób, dla sympatyków folkloru. Jest to największy pokaz mody folkowej w kraju. Tak się przyjęło na dzień dzisiejszy. 10 lat, 10 edycji, 10 scenariuszy, bo są one, tak jak wspomniałam, mocno określone daną tematyką, kolorystyką, całą oprawą wizualną. Na wybiegu spotykają się artyści różnego formatu, związani z folklorem w sposób bardzo archiwalny, ale też w sposób bardzo nowoczesny. Dziś tradycja ma ogromną moc, bogactwo i ponadczasowość. Czy myślisz, że gdybyś się urodziła w innym regionie Polski, to też byś tworzyła, tak zainspirowała się folklorem? Czy to właśnie szczególnie Podhale jakby zakwitło w Twoim sercu pod tym względem? Ja myślę, że jest taka opcja, że gdziekolwiek bym mieszkała, po prostu to ten folklor by mnie przyciągnął. Bo ja wyjeżdżając za granicę zawsze szukam lokalnych, folklorystycznych akcentów. To tego poszukuję, więc w Polsce tak samo podejrzewam, że poszukiwałabym tych akcentów folklorystycznych. Które elementy z folkloru Podhala są najbliższe Twojemu sercu? Bo widzę na przykład sporo inspiracji, jeśli chodzi o chusty góralskie. Jeżeli chodzi o chusty, bardzo sobie cenię właśnie tutaj współpracę z góralkami. Te chusty mają nowe życie. Byłoby pewnie tak, że leżałyby sobie gdzieś tam na strychu, żeby za jakiś czas trafiły do jakiegoś muzeum, na jakąś wystawę, a w tym momencie są wkrawane w ubiór i stają się takim właśnie transferem tego folkloru. Marysia nie mogła oderwać wzroku od pięknych projektów. Znalazła oczywiście coś dla siebie. O, jaka piękna. To jest sukienka z kolekcji Gold, gdzie połączenie jest barwy złota z koronkami, z granatem. Przede wszystkim główną bazą kolekcji jest chusta turecka. Piękne kolory. Jeżeli chodzi o struktury i tkaninę, bardzo lubię się tym bawić. Te połączenia właśnie są wówczas takie nietypowe, jeżeli chodzi na przykład o połączenie kraty z folklorem i z kwiatami albo z tureckimi wzorami. To często zaskakujące, ale finalnie mają bardzo fajne, takie właśnie wizualne przedstawienia tego wzoru, choćby właśnie nawet, że jest to góralskie. Co tu masz takiego pięknego? Przymierzymy płaszcz, bo inaczej to wygląda, jak się patrzy, a co innego, jak już się ubierze. Jak
kobieta chce wyjść z domu, ale nie wie co ubrać. Masz tak? Tak. Pytanie retoryczne. No więc właśnie, więc taki płaszcz, taki bomber jest odpowiednikiem. A propos zdobienia, to widzę piękny pierścień. A tu jest historia. Ja zawsze twierdzę, że folk łączy i tak też jest w tym przypadku. To jest pierścionek, który powstawał około pół roku, czyli od koncepcji po jego wykonanie, specjalnie na Polki Folki, od morza do teatru. I nie wiem, czy Cię przekonam, ale jest to bursztyn bałtycki, który jest specjalnie barwiony. Przepiękny. Także mój ulubiony kolor zielony się tu pojawił. Pierścionek jest wydekorowany kawałkami pożenicy, która tutaj jest właśnie w tych serduszkach i turmaliny, a spód pierścionka nawiązuje do natury, którą sobie bardzo cenię, czyli konar drzewa. Także taki mój talizman folkowy, który łączy właśnie i morze, i góry. Cudowne. Opuszczamy nie bez żalu miejsce przepełnione kolorami i pasją. Ruszamy w dalszą drogę, a konkretnie śladem jednego z najlepiej rozpoznawalnych polskich produktów tradycyjnych, który został wpisany na listę unijnych produktów objętych chronionym oznaczeniem geograficznym – krakowskiego obwarzanka. Ten wyjątkowy przysmak jest sprzedawany w królewskim mieście z charakterystycznych przeszklonych wózków, a mieszkańcy i turyści kupują go, gdy w drodze do pracy czy podczas spaceru dopadnie ich głód. Aby mieć pewność, że mamy do czynienia z prawdziwym, tradycyjnie wytwarzanym obwarzankiem, trzeba zerknąć na jego spód i sprawdzić, czy ma charakterystyczne podłużne ślady po ruszcie. Wypiek doczekał się nawet swojego muzeum. Docieramy do niewielkiego lokalu tuż obok Starego Kleparza, najstarszego placu targowego Krakowa. Ponoć być w Krakowie i nie zjeść obwarzanka, to jak być w Paryżu i nie zjeść bagietki. Jaka jest historia krakowskiego obwarzanka? Historia obwarzanka krakowskiego sięga XIV wieku, bo chociaż nie wiemy, kiedy powstał pierwszy obwarzanek, to wiemy, że obwarzanki były na pewno obecne w Krakowie w 1394 roku. A wiemy to stąd, że zachował się zapis pochodzący z rachunków dworskich z dworu na Wawelu, gdzie wtedy królową była królowa Jadwiga, jej mąż król Jagiełło. I właśnie zachował się zapis dla królowej pani pro circulis obwarzanki 1 grosz. Czyli wiemy nie mniej, nie więcej, że królowa, tudzież ktoś dla królowej obwarzanki zakupił. I tak jak mówiłam, to był XIV wiek. Od tamtej pory obwarzanki cały czas są obecne w Krakowie. I mimo tak długiej tradycji cały czas wzbudzają ogromne emocje. I wśród turystów zagranicznych, wśród Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają na przykład spędzić weekend czy wakacje. Tak, jak najbardziej. No i jeszcze wśród nas, Krakusów. Bo tak naprawdę obwarzanek dla nas wszystkich to jest taka szybka przekąska, którą jemy w drodze do szkoły, na uczelnię, do pracy. No chyba nikt nie przeżył czasów studenckich w Krakowie bez żywienia się obwarzankami. Turyści też bardzo chętnie oczywiście ich próbują, bo no prawda, wszyscy Polacy wiedzą, że być w Krakowie i nie zjeść obwarzanka, to jak być w Paryżu i nie zjeść bagietki. No i jeszcze takie gadżety, proszę Państwa, jestem zakochana. W żywym Muzeum Obwarzanka można dowiedzieć się niemal wszystkiego o tajnikach robienia tego przysmaku, skosztować go, a podczas warsztatów samodzielnie go przygotować. Marysia podjęła się przygotowania tego wypieku z wypiekami na twarzy. Obwarzanki wyglądają bardzo apetycznie, ale czy ich przygotowanie nie jest zbytnio trudne tak w domu? Tak, w domu nie, bo jeżeli chcielibyśmy to robić tak jak piekarze w piekarni, no to wiadomo, oni mają wiele, wiele lat praktyki i to już jest zupełnie inna bajka. Natomiast jeśli chcemy zrobić dla siebie, to nie, nawet przedszkolaki sobie poradzą. Zdradzisz tajniki, jak to zrobić? Oczywiście, jak najbardziej. Jeśli chcemy zacząć od ciasta, no my już tutaj akurat mamy ciasto gotowe, bo to jest ciasto drożdżowe, które musi wyrosnąć, wiadomo. Natomiast jeżeli chcemy przygotować ciasto, to potrzebujemy tak naprawdę tylko 6 składników, więc jest to bardzo prosty przepis. Potrzebujemy, tak jak tutaj widać, mąki pszennej, cukru, soli, drożdży, jakiegoś rodzaju tłuszczu, to może być masło, to może być smalec, może być olej, tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy to tłuszcz roślinny, czy zwierzęcy, no i woda, żeby to wszystko połączyć.
No na razie wydaje się to proste. Na razie wydaje się to proste, tak. No i jak to ciasto drożdżowe, prawda, jak już sobie dodamy do tego zaczyn drożdżowy, no to musimy na chwilę odstawić, żeby to ciasto urosło. I właśnie z drożdżami jest tutaj ukryty, związany taki sekret obwarzanka, bo stąd właśnie się wzięła nazwa obwarzanek, że obwarzanek jest obwarzany, czyli zanurzany w gorącej wodzie. W momencie, kiedy już jest nasz obwarzanek uformowany, już jest prawie gotowy, żeby pójść do pieca, to najpierw zanurzamy go w gorącej, takiej prawie gotującej się wodzie na kilkanaście sekund i dzięki temu zatrzymamy pracę drożdży w cieście. I no jak pewnie jadłaś obwarzanka, to zauważyłaś, że on jest bardzo mięciutki w środku, a twardy na zewnątrz i chrupiący. No i to jest właśnie... I to ten sekret. To jest właśnie ten sekret obwarzanka. Bo właśnie te drożdże powierzchniowe no, ulegają po prostu, ich praca ulega zatrzymaniu. To co, działamy już? No to działajmy w takim razie, tak. Żeby zrobić obwarzanka, potrzebujesz taką kulkę ciasta, którą piekarze nazywają kęsem ciasta. On się tak mniej więcej mieści w ręce. Też sobie taką kulkę urwę. Jak widzisz, ciasto jest zimne, ja je trzymam w lodówce, bo w przeciwnym razie trudniej by nam się z nim pracowało. I musimy sobie go najpierw podzielić na pół, tak sobie po prostu rozerwać, żeby nasze... To nie jest łatwe. ...połóweczki były równe. Rękawy dobrze podwinąć, ty już masz podwinięte. I musimy teraz z tych naszych dwóch kuleczek zrobić sobie dwa wałeczki. Te wałeczki fachowo nazywają się sulki. Sulki? Sulki. Potrzebujemy dwie sulki i będziemy je właśnie sulać. Posulamy. Sulamy. Sulamy sobie najlepiej dwoma rękami. Ręce sobie dajemy tak, o, jedną koło drugiej. I dociskając do stołu, rozciągamy sobie to nasze ciasto na boki. No, coś moje nie chce, oczywiście. No, trzeba troszkę więcej siły w to włożyć. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tak. Pocieszam się, że mam przyjemnie. Trochę wprawy w tył. Tak, ja już troszkę wprawy mam. On trochę się wydłuża. O, jest. Dociskamy i rozciągamy. I powstanie nam właśnie taka sulka. O, mniej więcej coś takiego. Takiej długości, takiej Kiedy długości. Kiedy ja dojdę do takiej długości. No jak zrobisz pierwszą, to jeszcze będziesz musiała zrobić drugą, niestety. Czy już wystarczy długością? Myślę, że tak. I teraz drugą w miarę taką samą. Równej długości i równej grubości. Piekarze w piekarni robią to troszkę inaczej, to znaczy oni używają dwóch sulek jednocześnie. Oni mają już pocięte ciasto właśnie na te nasze sulki. Nie wałkują ich oczywiście ręcznie, no bo byłoby to niemożliwe przy takiej ilości, jaką oni muszą wyprodukować każdej nocy. I oni urywając sobie od razu dwie sulki, tylko tak jakby zacierają te sulki po stole i one się tak skręcają wokół własnej osi. Natomiast my będziemy zaplatać to tak jak warkocz. Druga sulka idzie trochę nabiera łatwiej. Kształtów? No to świetnie. Więcej równie. No troszkę, bym ją jeszcze tutaj rozwałkowała na środku. Dobrze. Jakiś grubasek mi tu wyszedł. Jeszcze troszkę ci pomogę. No i teraz ją sobie skręcimy, czyli skleimy sobie na jednym końcu. I zawiniemy taki warkoczek. Możemy to nawet w powietrzu zrobić. O. Tak, dokręcamy sobie, żeby ten nasz splot był ładniutki. No i formujemy w kształt obwarzanka. Sklejamy mocno, żeby nam się to tutaj nie rozwaliło. No i proszę, po jednym obwarzanku już mamy. Wow, no proszę. Więc jak widzisz, nie jest to skomplikowane. No nie. Potem przyszedł czas na obgotowywanie, czyli obwarzanie w wodzie. Krakowski obwarzanek ma dokładnie określony kształt i wagę. Średnica powinna mieć od 12 do 17 cm, grubość splotu od 2 do 4 cm. Wypiek ma być nie lżejszy niż 80 i nie cięższy niż 120 gram. Każdy ma inny kształt ze względu na ręczne obrabianie i formowanie ciasta. Po obwarzaniu obwarzanki trafiają do pieca. I mamy to. Ale... Czujesz, jak pachną? No, znosi się zapach.
Ostrożnie, bo to jest wszystko ściekle gorące na razie. Nawet mogę wskazać, który obważanek jest wykonany moją ręką. Ten najgrubszy. Każdy obważanek krakowski ma inny kształt ze względu na ręczne obrabianie i formowanie ciasta. Jest to więc wypiek pod każdym względem wyjątkowy. Produkty regionalne to produkty wytwarzane tylko w niektórych regionach Unii Europejskiej, a ich nazwa i metody wytwarzania są prawnie chronione. Certyfikat chronione oznaczenie geograficzne oznacza, że dany produkt posiada szczególną jakość, reputację lub inne cechy związane z miejscem jego pochodzenia. Ruszamy w drogę. Docieramy do województwa małopolskiego. Odwiedzamy Elżbietę Konturek, propagatorkę ekoogrodów. To dobry czas na to, by zadbać o glebę, przykładowo wiórkami ze zmielonych rogów i kopyt. Gdy rośliny zostają wzmocnione, naocznie widać różnice. Czasami możemy wymyślać nie wiadomo jakie nasadzenia i wydać nie wiadomo ile pieniędzy, ale efektu nie ma, bo nie zadbaliśmy o ziemię. Tutaj widzimy piękne nasadzenia, które właśnie powstały dzięki temu, że ziemia była zadbana. Cieszę się bardzo, że się Pani podoba. Ja także uważam, że to jest cała moja duma, ale jest to efekt wiosennego podsypania mielonymi wiórkami z rogów i kopyt, czyli tym biologicznym azotem, który rozpulchnia ziemię, użyźnia ją bardzo. Wystarczy, że raz wiosną podsypiemy to i wówczas to działa przez 3 miesiące. Tutaj chciałabym nadmienić, że mieliśmy w sumie bardzo późno spadł wiosną śnieg i to wszystko zmarzło. Ja musiałam to przyciąć praktycznie do zera. Podsypałam to ponownie wiórkami i efekt jest zaskakujący. Jest, no, widać, że to działa. Tak zwany efekt wow. Tak zwany efekt wow. Sama jestem cała szczęśliwa i zaskoczona, że to odrosło. Odrósł prawdziwy burz, tak. Ale o taki burz też trzeba dbać znowu jesienią, prawda? Tak, podsypujemy ponownie nasze rośliny i czekamy. One wiosną wcześniej się obudzą, a przy tym będą już nawożone, tak, że tak powiem, najedzone. Najedzone i wzmocnione. I wzmocnione. Powiedzmy tak. O tym, jak te wiórki wpływają na rośliny, bo możemy oczywiście podsypać ziemię, gdzie zasadzimy kwiaty, ale też tam, gdzie mamy trawę, warto posypać wiórki, tak. Drzewa warto wzmacniać. Opowiedzmy o tym. Tak, więc ja praktycznie podsypuję kwiaty, drzewa, trawnik. To rośnie po prostu bardzo, bardzo mocno. Liście są pięknie zabarwione, są zielone. Ta zieleń wygląda naprawdę na zdrową zieleń. To nie jest taka sztuczna albo, że mają jakieś plamy. Nie, kwiaty są bujne, są ogromne, długo kwitną. Natomiast drzewa owocowe, rzeczywiście jest mnóstwo owoców na nich. Trawa to w ogóle już można zapomnieć, rośnie jak zwariowana. Przy wiórkach to podlewanie można ograniczyć, ponieważ one tworzą rodzaj gąbki. I ta gąbka jest tak jakby nasączona, a w związku z tym, że dwutlenek węgla się wytwarza, to jest też ziemia bardzo dotleniona. Powstaje właściwie taki żel w glebie, tak, prawda? Tak, powstaje żel w glebie i w ciągu 3 miesięcy się to rozkłada. I to jest długotrwałe działanie. Biologiczne użyźniacze gleby, takie jak wiórki ze zmielonych rogów i kopyt, stosowane były już dawno temu. Taka naturalna odżywka utrzymuje wilgoć, stopniowo uwalniając ją podczas okresów suszy. Wióry są również środkiem utrwalającym, dlatego są stosowane w uprawie kwiatów i trawników ozdobnych. W szczególności zwiększają mikroflorę i mikrofaunę podłoża, tworząc próchnicę i zmieniając strukturę gleby, umożliwiając napowietrzenie systemu korzeniowego. Dawniej, żeby dbać o ogrody, o ziemię, nie stosowano chemii, ale uciekano się do naturalnych sposobów. No cóż, historia stara jak świat, można by powiedzieć. Z prochu powstajesz i w proch się obrócisz. I to dotyczy się również produktów biologicznych, użyźniaczy gleby. To mogą być mielone rogi i kopyta, z którymi mamy do czynienia. To mogą być algi. Jest cała masa. To może być nawet obornik, ostrożnie. I tak jak mówię, nic nowego. W XVIII wieku, czasy I Rzeczpospolitej, już się pokazywały publikacje, w których podawano pozytywnym wpływie zwierzęcych odchodów, właśnie rogów, piór, ptasich,
na rozwój roślin. No cóż, jeszcze po II wojnie światowej niektórzy ludzie tej pamiętają w tej okolicy, że były takie preparaty. Mielone rogi, mielone kości. Wszystko zniknęło, bo wszystko zostało zastąpione chemią. Więc tak jak mówię, nic nowego. Już dawno były publikacje na ten temat. Kiedyś podawane jako sensacyjne odkrycie naukowców. Tak. A teraz właśnie to powrót do natury powinien stać się dla nas codziennością, tym bardziej, że na przykład takie mielone rogi i kopyta mogą pomóc nie tylko w ogrodach, ale także w sadach i na polach. Praktycznie wszędzie. Powiedzmy sobie szczerze, że mielone rogi i kopyta można stosować do wszystkiego. Takie naturalne użyźniacze gleby mogą być szczególnie istotne w tych miejscach Polski, gdzie ta klasa ziemi jest bardzo niska. No to tutaj właśnie mamy z taką glebą do czynienia. Klasa siódma. Tu nawet podatku się nie płaci od tej ziemi. A mimo wszystko rośnie. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Ponoć być w Krakowie i nie zjeść obwarzanka, to jak być w Krakowie i nie zjeść bagietki. Jaka jest być historia? W Paryżu. Pojęte się, jeden się wydłużył, drugi... To już można nakręcić na stole. No cóż, to się wytnie.